Witaj. Niniejszy film pokaże Ci krok po kroku, w jaki sposób korzystać z funkcji skanera odcisków palców w Galaxy S5. Przy pomocy skanera odcisków palców można odblokować urządzenie i logować się do konta Samsung. Po pierwsze, należy wybrać palec, który będzie skanowany. Zalecamy użycie kciuka, palca wskazującego lub środkowego. Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że palec jest czysty i suchy. Aby uzyskać dostęp do skanera, musisz otworzyć aplikację. Następnie otwórz ustawienia i w obszarze personalizacja wybierz skaner odcisków palców. Otwórz menedżer odcisków palców. Na ekranie zastrzeżeń kliknij OK. Zobaczysz animację pokazującą, w jaki sposób przesuwać palcem po skanerze. Przesuń palec nad skanerem 8 razy, aby zarejestrować odcisk. Każde udane zarejestrowanie odcisku zostanie wskazane na zielono. Jeśli przesuniesz palec niewłaściwie, urządzenie poinformuje Cię dlaczego. Po prostu wykonuj instrukcję, aby kontynuować. Gdy zarejestrujesz odcisk 8 razy, zostaniesz poproszony o ustalenie alternatywnego hasła. Hasło to powinno składać się co najmniej z 4 znaków i jeden z nich powinien być literą. Następnie kliknij Kontynuuj. Podaj hasło ponownie i kliknij OK. Kliknij OK, gdy zostaniesz zapytany, czy włączyć blokadę odciskiem palca. Następnie wybierz opcję Odcisk palca i blokada odciskiem zostanie włączona. Teraz, gdy ekran urządzenia jest zablokowany, możesz odblokować go odciskiem palca. Po prostu przesuń palcem po skanerze. Jeśli przesuniesz palec niewłaściwie, zostaniesz powiadomiony dlaczego. Po prostu spróbuj przesunąć palcem ponownie. Po 5 nieudanych próbach zostaniesz poproszony o wpisanie alternatywnego hasła, które odblokuje urządzenie. Aby usunąć zarejestrowany odcisk palca, otwórz menedżera odcisków palców i przesuń palcem po czytniku, aby kontynuować. Następnie kliknij ikonę menu i zaznacz opcję Wyrejestruj. Jeśli chcesz dodać kolejny odcisk palca, kliknij ikonę plusa. Możesz zarejestrować do 3 odcisków palców na jednym urządzeniu Galaxy S5. Teraz wybierz odcisk palca, który chcesz wyrejestrować, następnie ikonę kosza na śmieci i przycisk OK. Jeśli na swoim urządzeniu zarejestrowałeś konto Samsung, możesz zweryfikować je przy pomocy czytnika odcisków palców. Aby tego dokonać, wybierz w skanerze odcisków palców opcję Zweryfikuj konto Samsung i przesuń suwak w prawo. Wprowadź dane swojego konta Samsung i kliknij Potwierdź, a funkcja zostanie włączona. Jeśli posiadasz konto PayPal, możesz powiązać je z czytnikiem odcisków palców w celu zabezpieczenia dostępu. Aby tego dokonać, wybierz w skanerze odcisków palców opcję Zapłać za pomocą PayPal. Następnie wykonuj instrukcję na ekranie, aby zainstalować aplikację Fido i połączyć ją z kontem PayPal. Pamiętaj, do zakończenia rejestracji konieczne jest połączenie danych lub Wi-Fi. Gdy korzystasz ze skanera odcisków palców, należy przestrzegać poniższych zasad, aby skaner działał prawidłowo. Aby zwiększyć czułość skanera, usuń folię ochronną na ekran. Upewnij się, że obszar skanera i Twoje palce są czyste i suche. Jeśli obszar skanera jest zabrudzony, wyczyść go miękką ściereczką. Jeśli Twoje palce są zabrudzone, spocone lub wilgotne, wyczyść je. Urządzenie może nie rozpoznać palca, jeśli znajduje się na nim blizna lub skóra jest pomarszczona. Urządzenie może nie rozpoznać odcisków małych i cienkich palców. Aby zwiększyć niezawodność skanera, zarejestruj odciski najczęściej używanych palców. Nie przesuwaj palca zbyt wolno lub zbyt szybko.
Przesuwaj palec ze średnią prędkością, aby skaner go rozpoznał. Przestrzegaj poniższych zasad, aby chronić swój telefon przed uszkodzeniami i zachować odporność na wnikanie wody i płynu. Utrzymuj swoje urządzenie suche i unikaj zanurzania go w wodzie. Po wystawieniu na działanie wody przetrzyj je ostrożnie. Nie wystawiaj swojego urządzenia na działanie wody pod wysokim ciśnieniem lub szybko płynącej, np. morze, prysznic. Nie korzystaj z folii ochronnej na ekran. Powoduje to niewłaściwe działanie czujnika. Upewnij się, że tylna klapka i zaślepka wielofunkcyjnego złącza są szczelnie domknięte. W innym wypadku do urządzenia może dostać się woda i pył. Nie zdejmuj tylnej klapki mokrymi rękoma lub jeśli urządzenie jest mokre. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak korzystać z aplikacji skanera odcisków palców w Galaxy S5.